nie można, Sejm prostytuta, nie można mówić o Polsce jako o bandzie, którą trzeba kierować, sterować. No tak by ktoś chciał pomyśleć, ale... Jasne, że nam to szkodzi, więc to jest oczywiste. Natomiast obłęd zaczadzenie, no proszę poczytać, mówię do słuchaczy, proszę, że naprawdę zapoznać się z tymi faktami, które w książce zbieram. Ale zobaczycie Państwo, że to jak my dzisiaj malujemy Piłsudskiego, jak go sobie wyobrażamy, biorąc za źródła historyczne propagandę czasów sanacji, no to tak trochę jakby ktoś chciał historię stanu wojennego pisać wyłącznie korzystając z roczników Żołnierza Wolności i Trybuny Ludu. No to się, że dalekie... stan wojenny był tak opisywany. No nie było, no ale naprawdę to nasze wyobrażenie o Piłsudskim jest bardzo dalekie od rzeczywistości, o tych czasach, o tych sposobach, w jakim oni rządzili. Również o tym, co się działo przed rokiem 1914, kiedy przecież Polacy mieli bardzo sprzeczne ze sobą koncepcje i strzelali do siebie. Rewolucja 1905 roku to była wojna domowa, gdzie z jednej strony był PPS, który usiłował zmusić robotników do strajkowania naganami, mordując często tych łami strajków, a z drugiej strony był Narodowy Związek Robotniczy związany z NDC-ą, który strzelał do tych bojowców Piłsudskiego i ich zabijał w obronie robotników. To była straszna tragedia, która została kompletnie z naszej pamięci usunięta, no bo niechętnie się pamięta jakby o takich historiach mało przyjemnych. Więc jest dużo mało przyjemnych historii, które warto tutaj sobie przypomnieć i zobaczyć, że no stawiam taką tezę na samym początku, prawda, że to, w co inne kraje przepracowały, bo w 30-tych latach wszędzie mieliśmy takie tendencje jak u nas sanacja, autorytaryzm, odrzucenie demokracji, przemoc, pobicia przeciwników politycznych. Nawet w krajach takich jak Francja i Anglia, tak powiem, wesoło nie było, a tu już w naszej części Europy to rzeczywiście tym bardziej. Tylko że kraje zachodnie dawno to przepracowały, bo miały potem po wojnie demokrację. Natomiast u nas była wojna, która wszystko jakby unieważniła. Piłsudczycy cierpieli tak samo jak Sikorszczycy i jak inni. A później było 50 lat PRL-u, w którym o Piłsudskim mówiono, że to faszysta, ale dlatego faszysta, że komunistów je gnębił. W związku z czym no, moje pokolenie na przykład i całe pokolenie opozycji Solidarności lat 80. wyrastało w kulcie Piłsudskiego, w którym tak naprawdę wiedziało tylko to, że to jest facet, który bił bolszewików i prześladował komunistów. I komuniści go nazywają teraz faszystą. Więc tyleśmy o nim wiedzieli i tyle nam do 90 roku wystarczało. No, chodzi o to, żeby dzisiaj, kiedy mamy możliwość zbudować Polskę lepszą, no żeby nam to nie wystarczało i żebyśmy jednak szukali prawdy i nauki, jaka z tej prawdy płynie. Mamy taką możliwość? Mamy taki obowiązek. Naprawdę ja nie przypadkiem daję jako motto do swojej książki słowa Giedroycia, który mówi w autobiografii Na cztery ręce, że nieszczęściem Polski jest to, że polska historia jest tak zakłamana, tak sfałszowana jak żadnego innego kraju. Oczywiście. I nie mówimy o tym sfałszowaniu, którego dokonali komuniści, bo w to nikt nie wierzy, tylko my sobie sami tworzyliśmy pewne legendy, bo byliśmy na krawędzi zagłady i musieliśmy się ratować, tworząc pewne legendy. No, ale one odbiegają od prawdy i w momencie, kiedy mamy wolne państwo, no, musimy to wszystko, uważam, zweryfikować. Jeśli prawdą jest, że no, jak mawiali starożytni, historia jest nauczycielką życia, no to historia fałszywa nauczy nas fałszywej nauki o życiu, prawda? Nic nas nie nauczy, tak. O czas biegnie nieubłaganie. Zbliżamy się powoli do końca audycji. Państwa i moim gościem w studio był dzisiaj Rafał Ziemkiewicz, pisarz, publicysta, komentator polityczny, no można wymieniać tak właściwie i jeszcze przez dość dłuższy czas. W każdym razie autor książki, która się niedługo ukaże na półkach księgarskich, książki kontrowersyjnej, o kontrowersyjnym tytule Złowrogi cień marszałka. Żegnam. Dziękuję serdecznie. Od przyszłego tygodnia książka powinna być już w księgarni. A ja żegnam się z Państwem. Do usłyszenia za tydzień. Jędrzej Lipski. Polskie Radio 24. Reklama.
Klientom, którzy nie mogą się zdecydować, czy do telewizora chcą dostać w prezencie klawiaturę do Smart TV, czy usługę instalacji wraz z uchwytem, polecamy rzut monetą lub oszczepem. Także ma dwie strony. Do telewizorów prezent do wyboru. Kup telewizor Sony 55 cali z procesorem obrazu 4K HDR, procesor X1 za 6999 zł, a w prezencie dostaniesz uchwyt z instalacją lub klawiaturę. Sprawdź na saturn.pl. Technologia tak ma. Jak zyskać 100 zł? Robić zakupy w 100 grotce. Zrób zakupy za 25 zł, odbierz kupony i oszczędź stówkę. Tak, 100 zł. A teraz idealny na kanapki z Hub Dębski. Tylko 14,90 za kilogram. 100 grotka. Zakupy jak spłatka. Roman, gdzie ten laptop, co tak wolno chodzi? Barbara? Nowe idzie. W Media Expert wymień swój stary laptop na nowy z procesorem Intel Core, taniej nawet o 400 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. A już od poniedziałku w Lidlu smertna kolekcja figurek Sticky. Zrób zakupy za 50 zł i odbierz smertną figurkę za darmo. A jeśli w twoich zakupach będzie dowolne świeże warzywo lub owoc, to otrzymasz jednego dodatkowego smerta Sticky gratis. Regulamin na Lidl.pl. To promocja. Polskie Radio 24. Jakie problemy stomatologiczne występują u naszych pupili? Czy istnieje profilaktyka stomatologiczna u zwierząt? Jakie zmiany w zachowaniu naszych podopiecznych mogą świadczyć o problemach stomatologicznych? Dziś o 16.15 zapytam o to panią dr Katarzynę Jotkowską. Zapraszam, Aleksandra Szymała. Autopromocja. Jest 14. Polskie Radio 24. Informacje dnia. Placu Bankowego na Plac Konstytucji trwa Marsz Wolności zorganizowany przez Platformę Obywatelską. To zakłamywanie rzeczywistości, uważa prezes PiS. Powiemy też o zakończonej już paradzie Szumana, której uczestnicy manifestowali poparcie dla Unii Europejskiej. A na koniec o ostatnim niepokojącym odkryciu szwedzkich naukowców dotyczącym e-papierosów. Adrian Nacelińska-Czanicka, zapraszam. Z Placu Bankowego ruszą na Plac Konstytucji. Trwa Marsz Wolności Środowisk Opozycyjnych. Na miejscu jest reporter Polskiego Radia Karol Tokarczyk. Dzień dobry. Ruszamy to właściwie teraz. Te przemówienia już przed chwilą się skończyły i dosłownie kilkadziesiąt sekund powinniśmy tutaj ruszyć w trasę. Wśród tych, którzy zabierali głos na scenie, był m.in. szef Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna, ale także europoseł Janusz Lewandowski i wicemarszałek Senatu Bogdan Borusewicz. Właśnie w tej chwili zebrani skandują hasło Polska. Za chwilę powinni ruszyć w tę trasę w kierunku Placu Konstytucji. Trudno mi powiedzieć, ile osób się tutaj zebrało. Ja nie patrzę, to widzę w sympatyku zarówno Platformy Obywatelskiej, ale są też przedstawicieli i sympatycy PSL-u Nowoczesnej, czy członkowie ZNP, bo dzisiaj też tutaj widziałem. Dosłownie przed chwilą Andrzej Halicki powiedział, że kończą się przemówienia i że ruszamy, także myślę, że już niebawem będziemy mogli ruszyć albo z trasy, albo już z miejsca docelowego tego Marszu Wolności, którym jest Plac Konstytucji. O Marszu Wolności mówił Karol Tokarczyk, a bezpośrednio do uczestników organizowanej przez PO manifestacji zwrócił się Jarosław Kaczyński. Zwracam się także do tych, którzy maszerują. Wy maszerujecie właśnie dlatego, maszerujecie bez żadnych przeszkód, że wolność w Polsce istnieje. I nie ona jest, proszę Państwa, dzisiaj zagrożona. Prezes Prawa i Sprawiedliwości podkreślił, że rząd nie ograniczył żadnej z obywatelskich wolności. Jego zdaniem politycy, którzy uważają inaczej, zakłamują rzeczywistość. Tylko kompletne niedostrzeganie rzeczywistości może kogoś doprowadzić do wniosku, że dzisiaj wolność jest zagrożona. Ja wiem, że zdarzają się takie osoby, które gdyby im w telewizji wmawiano długo, że w środku mroźnej zimy jest lato, to by wyszły na dwór ubrane w lekką koszulkę, bo by w to w końcu uwierzyły.
Marsz Wolności to nie jedyna manifestacja w stolicy. Wcześniej ulicami Warszawy przeszła parada Szumana. Jej uczestnikom przyświecało hasło Chcemy Europy. Celem organizatorów było zamanifestowanie poparcia dla idei integracji europejskiej i silnej Polski we wspólnocie. Uczestnicy wydarzenia wyliczali największe ich zdaniem zalety bycia w Unii Europejskiej. Wolność przemieszczania się, podejmowania pracy tam, gdzie się chce i przede wszystkim poznawania innych nacji. My możemy porozmawiać się z innymi krajami Unii Europejskiej oczywiście. Lepiej nam z nimi nawiązywać kontakty i wszyscy nawzajem sobie w Unii Europejskiej pomagamy. Przyjechaliśmy z uczniami z gimnazjum nr 1 z Chorzowa i z szkół budowlanych z Chorzowa. Jesteśmy już drugi raz na paradzie Szumana. A jesteśmy po to, żeby uczcić Unię Europejską i wspólnotę państw europejskich. Ale wydaje mi się, że właśnie to jak gdyby zmusza chociażby do nauki tych języków, do zaznajomienia się innymi kulturami. Nie zaszkodzi wiedzieć, kto jak gdzieś tam mieszka, jak funkcjonuje, jak sobie tam żyje. To jednak jest zbliżasz, tak, Europejczyków. My się bardziej poczuwamy też Europejczykami, więc to jest moim zdaniem to potrzebne. Nie poddawaj się. Parada Szumana zakończyła się na krakowskim przedmieściu. I teraz przenosimy się za granicę. Grupa szwedzkich naukowców zaniepokojona skutkami palenia e-papierosów. Odkryto, że nawet niewielka liczba wdechów pary może przyczynić się do uszkodzenia naczyń krwionośnych. Kardiolog Magnus Lundbeck wraz z grupą naukowców Instytutu Karolinska w Sztokholmie oraz Uniwersytetu w Umeå badali reakcję grupy zdrowych osób palących papierosy elektroniczne. Zauważyli, że zaledwie po 10 wdechach z tych papierosów pojawiają się symptomy uszkodzeń naczyniowych, takie jak w przypadku palenia normalnego papierosa. Naukowcy postanowili dodatkowo sprawdzić elastyczność naczyń krwionośnych. W tym celu u badanych osób zwiększono dawkę do 30 wdechów pary z elektronicznego papierosa. Naczynia krwionośne badanych osób stały się mniej elastyczne, a zwiększona sztywność naczyń krwionośnych oznacza zwiększenie ryzyka zawału serca i udaru mózgu. Wydaje się, że to nikotyna powoduje, że naczynia krwionośne stają się mniej elastyczne, mówi Magnus Lundbeck dla szwedzkiej telewizji publicznej. Wyniki badań są niepokojące, biorąc pod uwagę, że palacz takich papierosów wdycha parę od 250 do 300 razy dziennie, dodaje Lundbeck. Przemysław Gąliński, Polskie Radio. Prognoza pogody. Dzisiaj na ogół ciepło i słonecznie, jedynie miejscami na niebie więcej chmur, a na południu, w centrum i na wschodzie możliwe burze. Na termometrach przeważnie od 16 do 19 stopni, nieco mniej na wybrzeżu i Warmii od 12 do 16. Najcieplej na wschodzie Polski od 19 do 22. A wiatr słaby północny, w czasie burz porywy wiatru do 60 km na godzinę. Mimo lokalnych opadów stany wód w rzekach nie powinny znacząco wzrastać, uspokaja hydrolog IMGW Grzegorz Węgiewski. Wystąpią opady szczególnie burzowe. Możemy tu mówić o krótkotrwałych, szybkich wzrostach. Mogą być nawet miejscami powyżej stanów ostrzegawczych, ale poza tym sytuacja raczej będzie spokojna i zapowiada się bardzo spokojny hydrologicznie weekend. A późnym wieczorem i w nocy temperatura wyniesie od 6 stopni na wybrzeżu do 11 na Podkarpaciu. W Małopolsce lokalnie mogą pojawić się mgły. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Reklama. Co dzisiaj na kolację? Coś z serem? Ale znów będzie mi ciężko na żołądku. To, co najlepiej smakuje, najczęściej ci nie służy? Rozwiązaniem jest Travisto. Składniki suplementu diety Travisto wspomagają trawienie tłuszczów i eliminację gazów. Travisto i trawisz to. 20. Festiwal Folkowy Polskiego Radia. Nowa tradycja. Polski folk, muzyka źródeł, Rafał Rogiński, Genoveva Lenarci. Gwiazda Fado Karla Piresz i perscy mistrzowie Trio Czemilen. Od 12 do 14 maja w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Transmisja na antenie dwójki na stronie Nowa Tradycja. Polskieradio.pl. Bilety na stronie sklep Polskieradio.pl. Czyli, że jak napiszesz bez na 820 audiowizualny, dostanie 20 GB internetu. Za darmo. Ja i tak sobie włączyłam, że 20 GB od razu zaczęło chodzić. Albo mam ten router na wszystkie sieci, albo teraz ten router od tego laptopa, bo mi się popsuł. Trzeba dać do naprawy, bo w ogóle nie łączy w sieci. To zobaczymy, ale mam dwa routery, jeden na 6, 7 telefonów.
Polskie Radio 24. Tak jest, przecież można się tu podłączać, mam telefon i wcale nie musi być 20 kW tam naładowane. No ale tak jak ci mówię, początek SMS-u czytaj. W Związku Nauczycielstwa Polskiego i od tego tematu rozpoczynamy tę godzinę weekendu w Polskim Radiu 24. Bożej Kraśniewski. Zapraszam, a z nami jest profesor Kazimierz Kik, Uniwersytet Internetu dodatkowo, może to do każdego co innego. W Kierzach, dzień dobry. Idziemy po wygrane wybory, tak jak zakończył swoją przemowę lider Paweł Grzegorz Schetyna. Czy myśli pan, panie profesorze, że dzisiejsze wydarzenie tak krytycznie może przebiegać? Może bez tej pożyczki jakoś tak, tam to co by pilne, a ja zgodna. Wszystko możliwe, natomiast ja myślę, że dzisiaj znaczy dzień protestu pod hasłem wolność i brakuje słowa odpowiedzialność. Aż do samego dnia i tam sięgnęli, ona powiedziała, że tylko tę kwotę wystarczy, a te zaległe to one się tam ułożą. Do wolności, którą tak mamy przecież, którą mam tę kwotę, nikt nie neguje, że Polska jest państwem demokratycznym, że Polska jest państwem niezależnym, że Polska jest członkiem Unii, że Polska jest członkiem Paktu Północnoatlantyckiego, któregoś tam jeszcze maja. No, także, a to można przełożyć jeszcze i innego, ważnego, hasła. To jest raczej hasło odpowiedzialności za wolność, którą mamy. Tak, żeby tu wystarczyło wszystko. No bo wiesz, i tu na ten Playcha, ja jeszcze też mam 690 na Sputnik Mobile. Mam nadzieję, że to i których odpowiedzialność za wolność Polaków i Polski postawił pod znakiem zapytania. Dlaczego w takim razie Platforma Obywatelska dług pana? No zobaczymy, oni tak nie za bardzo chcą dziady, bo one są głupie, te dziady. No cóż, tak samo jak góry mają dwa razy więcej pieniędzy. I one się tam jeszcze zastanawiają. Nie wiem, co tam ta kolejka u nich stoi, że to wszystko. Ja wiem, że dzisiaj jest zablokowane, wiem, że jutro jest zablokowane. Ale oni są głupi w tym Wrocławiu. Tak to finanse, tak jest to, to taki postulat wolności do małpa, tak to finanse, kropka, PL. Wysyła mi te zdjęcia różne, tam on udaje, że coś nie dochodzi, jak to mi mówi, że doszło. No. Także, no zobaczymy, tak czy siak sobie damy radę, spokojnie, spokojnie. No liczka, nie zgadzam się, czyli ma prawo do niezgadzania się, czyli jestem człowiek wolny, mówię nie, nie, nie i nie. I to ma wszystko, nie, to słowo nie jest w stosunku do... Miało być garbata braczka. ...podejmowanych przez Prawo i Sprawiedliwość. I tego typu wolność jest bliska anarchii raczej niż konstrukcji. Panie profesorze, powiedział pan o tym, że dzisiaj Platforma nie przedstawia żadnego programu, a jedynie wyraża hasło w jej pojęciu wolności. Z drugiej strony Grzegorz Schetyna dzisiaj powiedział, że takowy program jest. No cóż, ja bardzo ciekawy jestem tego programu i ciekawy jestem, na ile on będzie różnił się od programu rządzącej onegdaj, niedawno, przez 8 lat, Platformy Obywatelskiej. Bo wydaje mi się, że ten program, który Platforma próbowała realizować, Polacy odrzucili. W związku z tym, no ciekawy jestem, czy Platforma będzie w stanie wypracować program alternatywy wobec samej siebie. Ponieważ Platforma jest w moim przekonaniu ruchem liberalnym, a nawet bardzo wyraźnie neoliberalnym, więc jest ruchem, który w całej Europie w tej chwili coraz to bardziej jest negowany. Polacy zanegowali ten program w 2015 roku i wydaje mi się, że Platforma, chyba działacze Platformy, liderzy Platformy chyba nie zrozumieli, co stało się w 2015 roku, to znaczy nie zrozumieli tego, że to nie PiS wtedy wygrało, nie Prawo i Sprawiedliwość wygrało w 2015 roku, tylko w 2015 roku przegrała Platforma Obywatelska. I wydaje mi się, że złym pomysłem jest na głoszenie hasła powrotu do władzy pod... Tak, bo to, wiesz, no Hama za wszelką cenę, to takie świrnięte, to ludzie nie głupi, chyba wiedzą, że oni przegrali. Czego tak naprawdę chce? Bo czego nie chce, to mówi. W takim razie... Czego tak naprawdę chce? W takim razie czekamy na szczegóły programu Platformy Obywatelskiej. Profesor Kazimierz Kik, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach.
Bardzo dziękujemy do dzisiejszego Marszu Wolności, który odbywa się w Warszawie na antenie Polskiego Radia 24. Będziemy naturalnie wracać. Tymczasem już 12,5 minuty po godzinie 14. Zmieniamy temat. Polskie Radio 24 zaprasza na 24 poziom. Czas wejść na 24 poziom. W studiu Przemek Pawełek i Kuba Lech. W dzisiejszej audycji porozmawiamy o internecie złych rzeczy. Postaramy się podsumować, chociaż nie da się tego zamknąć w jednej audycji, takie zagrożenia jak cyberbullying, cyberterroryzm czy kwestie anonimowości w sieci. Postaramy się dojść do tego, w jaki sposób możemy radzić, co możemy zrobić i w jaki sposób możemy też pomóc innym. O tym już za chwilę, ale najpierw wiadomości. Wyposażony w polski sprzęt naciśnieniowy balon NASA kontynuuje swoją misję nad Pacyfikiem. Ma pobić rekord najdłuższego nieprzerwanego lotu balonowego. Biały, półprzezroczysty balon jest gigantyczny. Rozmiarami przypomina stadion futbolu amerykańskiego. Ma latać przez 100 dni. To ponad dwa razy więcej niż dotychczasowy rekord. Teraz balon jest nad południowym Pacyfikiem na wysokości 34 km. Celem misji jest także prowadzenie badań naukowych. Ekspertów interesuje głównie tak zwane promieniowanie kosmiczne wysokich energii, tłumaczy mi jeden z konstruktorów urządzeń w balonie, dr Jacek Szabelski z Narodowego Centrum Badań Jądrowych. Jest to zjawisko ekstremalne. Nie wiemy dlaczego przyroda kumuluje duże energie w pojedynczych cząstkach. Jest to zjawisko bardzo dziwne i nie jest ono wyjaśnione, mimo że pierwsze odkrycia promienia kosmicznego były ponad 100 lat temu. Doktor Szabelski jest współkonstruktorem specjalnego zasilacza, bez którego detektor promieniowania nie mógłby działać. Oprócz promieni kosmicznych naukowcy chcą też badać pioruny. Rafał Motriuk, Polskie Radio. Zespół naukowców z Massachusetts Institute of Technology stworzył mobilną, w pełni autonomiczną drukarkę 3D. Urządzenie jest na tyle duże, że może z powodzeniem wykonywać struktury służące za schronienie dla ludzi. Informuje o tym serwis Onet Technowinki. Za kilka lat, gdy zechcemy wybudować dom, nie będziemy musieli szukać ekipy doświadczonych murarzy i martwić się, czy nie odstawiono fuszerki. Na miejsce przyjedzie bowiem wielka drukarka 3D i w kilka dni postawi nam upragniony dom. Wbrew pozorom, taka przyszłość nie jest odległa. Jakiś czas temu Chińczycy pokazali drukarkę zaprojektowaną do budowy domów, która w ciągu doby potrafi postawić kilka takich konstrukcji. Teraz podobny sprzęt zaprojektowali specjaliści z MIT. Zespół badaczy opracował mobilną, w pełni autonomiczną drukarkę 3D o nazwie Digital Construction Platform, przeznaczoną do budowy większych struktur. Podczas testów udało im się stworzyć coś w rodzaju iglu o wysokości 360 cm i średnicy 15 metrów. Konstrukcja wykonana z szybko schnącej pianki i jest przy tym największą, którą do tej pory wykonał robot. Co ciekawe, całe urządzenie o masie 36 ton jest przy tym bardzo ekologiczne, zasilaje bowiem energia wytworzona z promieni słonecznych. Inżynierowie z MIT zapewniają, że będą dalej rozwijać Digital Construction Platform. W przyszłości chcą ją wyposażyć w czujniki zbliżeniowe, by zapobiec wyjeżdżaniu maszyny na budynki oraz ludzi, gdy będzie przemieszczała się po placu budowy. Naukowcy z MIT przetestowali też nowatorski silnik rakietowy wykonany technologią druku 3D. Jest to pierwszy tego typu napęd w całości wykonany na drukarce i wyposażony w plastikową budowę. Teoretycznie połączenie plastiku i wysokiej temperatury powinno być niezwykle ryzykowne. Pierwszy test udowodnił jednak, że silnik ma ciąg, a jego obudowa została tylko nieznacznie uszkodzona. Drugi test nie przebiegł już tak dobrze, ale MIT nie zaprojektowało silnika do wielorazowego użytku, lecz jako mechanizm wyłącznie jednorazowy. Chodziło jedynie o sprawdzenie pewnej koncepcji i przekonanie się, czy w przyszłości da się znacznie obniżyć koszty budowy rakiet. W czerwcu światowa premiera filmu Loving Vincent. Powstająca m.in. w Gdańsku polsko-brytyjska produkcja o życiu i zagadkowej śmierci Van Gogha zostanie zaprezentowana na Międzynarodowym Festiwalu Filmów Animowanych Annecy 2017 we Francji. To wielkie wydarzenie i wielka radość, mówi producent filmu Sean Bobbitt z Breakthrough Films. Bardzo się cieszymy. Annecy oczywiście jest największym festiwalem dla animacji. W tym roku obchodzimy 70-lecie właśnie w ogóle polskiej animacji. I ostatni polski reżyser, który był w konkursie filmów pełnometrażowych Annecy, to było 50 lat temu. Walerian Borowczyk był właśnie w konkursie głównym wtedy. 10 filmów w konkursie na filmy pełnometrażowe. Jesteśmy jeden z nich. Wstępnie powiedziano nam, że będzie to 13. Reżyserem filmu jest Dorota Kobiela i Hugh Welchman, który na swoim koncie ma już oscarową animacją Piotrusi Wilk. Loving Vincent to pierwsza na świecie animacja tworzona techniką malarską. Przy produkcji pracował 125 malarzy, którzy stworzyli blisko 60 tysięcy obrazów w stylu Van Gogha. Film trwa około 90 minut, a jego budżet wynosi 22 miliony złotych.
Film do kina trafi jesienią. Za nami Dzień Gwiezdnych Wojen, który jak co roku przypadł na dzień 4 maja od słów May the Fourth be with you, co jest grą słowną na bazie oryginalnej wersji zdania Niech moc będzie z tobą. Co warto podkreślić, w maju miały miejsce premiery prawie wszystkich epizodów sagi. W minionych dniach mieliśmy też premierę DVD i Blu-ray i filmu What 1, otwierającego cykl Gwiezdne Wojny Historie, czyli opowieści ze świata Gwiezdnej Sagi, ale nie wchodzących na listę numerowanych epizodów. Czy warto się zapoznać z tą produkcją? Na pewno tak, choć opinie fanów są dość rozbieżne. Niektórym brakuje tu bezpretensjonalności i magii klasycznej sagi. Jednocześnie warto podkreślić, że What 1 to próba odejścia od znanego stylu przy jednoczesnym pozostaniu w świecie wykreowanym przez George'a Lucas. Nowy film to historia przechwycenia przez rebeliantów planów Gwiazdy Śmierci, co doprowadziło potem do wydarzeń przedstawionych w Nowej Nadziei z 1977 roku, gdy złowrogą bazy Imperium niszczy Luke Skywalker. Tym razem jednak nie oglądamy metaforycznej opowieści o walce dobra ze złem. Autorzy zbliżają się tu do klasycznych filmów o II wojnie światowej czy o konflikcie w Wietnamie, by pokazać spektakularny obraz, gdzie także dobrzy bohaterowie muszą pobrudzić sobie ręce, a najzacieklejsi z wrogów Imperium po prostu wchodzą na ścieżkę terroryzmu. To inne spojrzenie na Gwiezdne Wojny, poważniejsze i dojrzalsze niż pełne przygód kolorowe epizody, gdzie granica pomiędzy dobrem a złem jest jednoznaczna. Jednocześnie What 1 w ciekawy sposób pogrywa wątkami wykreowanymi na przestrzeni tych 40 lat przez sagę, a także, jak zawsze fascynujący w tej serii sposób, wykorzystuje technikę. Widać to zwłaszcza na przykładzie cyfrowo wykreowanych młodej księżniczki Lei czy Moffa Tarkina, którego twórca Peter Cushing zmarł jeszcze w latach 90. What 1 to film, który jest nie tylko efekciarski, ale także po prostu ładnie wygląda. Premiera epizodu 7, czyli Przebudzenie Mocy, była powrotem Gwiezdnych Wojen, które znamy i lubimy. Początek cyklu Historie, czyli What 1, to wejście w nowy, bardziej eksperymentalny etap filmów ze świata Gwiezdnych Wojen. Coraz bliżej premiera The Defenders, czyli serialu Netflixa, gdzie swoje siły połączą Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage i Iron Fist. Trailer, który parę dni temu pojawił się w internecie, zapowiada bitwę o Nowy Jork i pokazuje sporo akcji. Netflixowe seriale ze świata Marvela miały równy poziom. Każdy z nich operował też zupełnie inną konwencją, ale przecięcie się losów czwórki postaci to to, na co pani czekali. Bogactwo świata Marvela widać najlepiej właśnie tam, gdzie różni bohaterowie muszą współpracować, a ich oddzielne niby opowieści tworzą wtedy jedną historię świata, który zamieszkują. Na razie z trailera wiemy niewiele. Zanim komiksowi superherosi zaczną współpracować, będą musieli się nauczyć, jak bezkonfliktowo współistnieć, a ich głównym przeciwnikiem będzie postać grana przez Sigourney Weaver. Premiera 8 odcinków Defendersów będzie miała miejsce 18 sierpnia. Teraz czas na recenzję w naszej audycji. Warhammer 40 000 Dawn of War, część 3, czyli powrót serii popularnych strategii czasu rzeczywistego osadzonych w popularnym świecie opanowanym przez kosmicznych orgów, magów i zmechanizowanych templariuszy. W grę grał Kuba. Zanim powiesz, jak wrażenia, chyba powinniśmy zacząć od tego, czymże jest Dawn of War. Tak, Dawn of War jest, wspomniałeś, grą Relika, a firma, która od ładnych paru lat tworzy bardzo specyficzne strategie czasu rzeczywistego. Cała akcja odbywa się w czasie rzeczywistym, nie ma możliwości aktywnej pauzy. Akcja dzieje się tak, jak my widzimy. A Relic tworzył gry po pierwsze z uniwersum Warhammera 40 000, ale również z okresu II wojny światowej, to kompania Heroes. W tym wypadku dostajemy po 7 latach kontynuację, w zasadzie możemy powiedzieć, kultowej serii Dawn of War. W trzeciej części do zabawy mamy przede wszystkim kampanię, ale również mecze gracz kontra gracz w internecie. Jeżeli chodzi o kampanię, to jest to strasznie niewypadne. Kampania po pierwsze ma nieciekawą historię, po drugie po raz pierwszy ludzie z Relic zdecydowali się wymieszać między sobą rasy, którymi gramy. Do tej pory w jedynce i dwójce graliśmy przede wszystkim kosmicznymi Marines. W tym wypadku gramy zarówno orkami, jak i Eldarami, czyli kosmicznymi elfami. W grze brakuje w zasadzie wszystkiego, z czego Relic do tej pory słynął. A po pierwsze brak absolutnie wszelkich aspektów taktycznych, takich jak chowanie się za osłoną, czy przesłanianie swoich oddziałów ogniem. A brak umiejętności konkretnych jednostek też da się odczuć. Z drugiej strony dostajemy w swoje ręce bardzo potężnych bohaterów i tak na przykład, jeżeli chodzi o kosmicznych Marines, to będziemy grać Gabrielem Angelosem, który jest aktualnym mistrzem Zakonu Krwawych Kruków, a jednocześnie do zabawy dostaniemy też rycerza imperialnego, czyli identycznego macha, który wygląda jak czteropiętrowy budynek, który wypuszczony na pole bitwy się absolutnie zniszczył. Co w takim razie otrzymujemy? Znany i lubiany świat, ciekawe jednostki i po prostu mało wciągającą rozgrywkę? Świat znany i lubiany, tak.
ciekawe jednostki tylko do pewnego stopnia, dlatego że większość tych jednostek to jest po prostu mięso armatnie. A jeżeli chodzi o rozgrywkę, rzucamy masę jednostek swoich na masę jednostek przeciwnika, no i patrzymy, kto jest górą. Kto szybciej klika, to wygrywa. Teoretycznie można by powiedzieć, że w podobny sposób działa StarCraft. Na StarCraftie mamy znacznie więcej opcji taktycznych i opcji zabawy. W przypadku Dawn of War moim zdaniem może się obronić tylko i wyłącznie grą wieloosobową. Ale tutaj twórcy też niestety nie popisali się specjalnie, ponieważ w momencie premiery gry dostajemy tylko i wyłącznie jeden tryb rozgrywki. Czyli tak naprawdę polecamy tylko i wyłącznie najtwardszym fanom, którzy i tak będą wiedzieli, że może im się nie spodobać, ale będą musieli to sprawdzić, bo inaczej nie potrafią. Myślę, że nawet najtwardsi fani mocno się zawiodą. Natomiast osoby, które lubią intensywną grę online, może im się gra spodobać. Wszystkim innym proponuję poczekać. Tyle na temat Warhammera 40 000 Dawn of War 3. A teraz chcielibyśmy zwrócić uwagę na grę wyjątkowo bez prądu, czyli karcianą, skierowaną do graczy w każdym wieku, nie tylko bawiącą, ale też uczącą. O nowej na naszym rynku pozycji, czyli Polska Lux Torpeda, opowie Tomasz Kołodziejczak z wydawnictwa Egmont. To jest szybka gra imprezowa, która polega na tym, że trzeba zapamiętywać karty, które pojawiają się na stole, w odpowiednim momencie wykrzykiwać nazwy tych kart, zbierać je jako punkty zwycięstwa. Widz polega na tym, że w ciągu partii, która jest bardzo krótka, trwa 15-20 minut, na stole pojawiają się coraz to nowe karty z nowymi obrazkami, z nowymi obiektami, a stare znikają, bo są zabierane jako punkty zwycięstwa, więc tutaj umysł człowieka cały czas pracuje. Polecamy tę grę zarówno graczom starszym, jak i młodszym, jak również będzie ona doskonałą przygodą i zabawą dla mieszanych zestawów. Rodzice dzieci, dziadkowie dzieci, dziadkowie rodzice, czemu nie. Gry oparte o pamięć i refleks o tyle są fajne w porównaniu z ciężkimi grami taktycznymi, że rodzice z dziećmi mogą grać w nie jak równy z równym, ponieważ jak powszechnie wiadomo, młodzi ludzie mają pamięć nie gorszą, a nawet lepszą niż starsi. A czemu Polska Lux Torpeda? No temu, że na tych kartach są obiekty, zwierzęta, postaci związane z polską historią i kulturą. To jest bardzo ważne. Nie trzeba ich znać, nie trzeba wiedzieć, kim był Kościuszko, choć oczywiście warto. Nie trzeba koniecznie wiedzieć, czym była Polska Lux Torpeda, żeby móc grać w tę grę, ponieważ to wszystko jest napisane na kartach. Natomiast oczywiście, w szczególności dla młodszych graczy, ta gra niesie również wartości edukacyjne, ponieważ jeżeli w ciągu wieczora kilka razy wykrzyknie się Maria Curie Skłodowska fizyk albo Edmund Strzelecki odkrywca albo pomnik Syrenki Warszawa, no to dzieciak w naturalny sposób uczy się i zapamiętuje nazwy tych obiektów. Natomiast istotą tej gry jest zabawa. Jest to, że bardzo szybko zmieniają się karty, że bardzo szybko trzeba zapamiętywać, co aktualnie leży na stole. Trudno przez radiowe sitko to wszystko wyjaśnić, trzeba to zobaczyć, ale Polska Lux Torpeda jest właśnie taką grą. Reguły do niej stworzył Rainer Knizia. To jest jeden z najbardziej znanych twórców gier planszowych na świecie. Wspaniałe rysunki zrobił Robert Konrad, polski rysownik. Mamy nadzieję, że ta gra spodoba się zarówno tym graczom bardziej doświadczonym, bo jest ona bardzo przyjemnym przerywnikiem, tak zwanym filerem między poważniejszymi partiami, jak również takim graczom, którzy wsiadają do gry planszowej raz w tygodniu przy okazji świątecznego spotkania. W nią może grać nawet 8 osób, więc to jest idealny obiekt do tego, żeby na spotkaniu przyjaciół, rodziny większa grupa mogła razem się bawić. Przemek, ty miałeś okazję testować tę grę. Jak ci się w nią grało? No więc jest to gra, która teoretycznie może zniechęcać na dzień dobry zaawansowanych graczy, dlatego że ma bardzo prostą rozgrywkę, ale nie, to jest gra, która faktycznie wciąga, bawi. Można się, grając kilka osób, faktycznie poplątać w tym, co dzieje się na stole pomiędzy tymi kartami, a o to w tej grze chodzi. Więc mamy świetną pozycję, w którą zarówno na spokojnie może zagrać sobie dziadek z wnuczkiem, żeby pouczyć go czegoś z dat polskiej historii czy polskich świąt. To wszystko w tej grze jest. Obaj się będą dobrze bawili. W końcu gra operuje głównie na refleksie i tutaj nikt nie powinien z tym mieć problemu. Z drugiej strony, jakże jak do gry siądzie kilku 30-parolatków i zaczną się bawić, dołożą więcej kart na stół, żeby jeszcze bardziej zamieszać w tym wszystkim, co się dzieje. No to tak, to jest gra prosta, nieskomplikowana, niezbyt pretensjonalna, ale szybka do nauki i jeżeli chodzi o takie dynamiczne, szybkie rozgrywki, to satysfakcjonująca. Polska Lux Torpeda, może nie jest to gra dla wszystkich, ale wydaje mi się, że warto przynajmniej dać ich szansę. Polskie Radio 24.
Tematem dzisiejszej audycji będzie Internet złych rzeczy, czyli książka, która niedawno się ukazała, opisując takie zjawiska jak chociażby anonimowość w sieci, cyberterroryzm, cyberstalking, cyberbullying, a także parę innych rzeczy, o których być może nawet większość z nas słyszała, ale niekoniecznie o wszystkich i niekoniecznie wiemy wszystko. Warto wiedzieć chociażby po to, żeby się mniej bać, ale wiedzieć też, jak przeciwdziałać wobec tego, co w internecie, który jest żywym organizmem i cały czas się zmienia, transformuje, jak sobie z tym radzić. Dzisiaj witam w studiu gości autorka książki Julia Chmielecka. Dzień dobry. A także pan Andrzej Kozłowski z serwisu Cyber Defense 24. Witam pana. Dzień dobry. Mówiąc o tych zjawiskach, które są opisane w książce, wydaje mi się, że się odwołam przewrotnie do początku zakończenia, mianowicie akapitu, który brzmi tak. Internet złych rzeczy istnieje wszędzie. Historie opowiedziane w tej książce pokazują, że ani Tor, ani VPN, czyli procedury kodowania połączeń internetowych, ani anonimowość nie są potrzebne, aby zrobić złe rzeczy w sieci. Portale społecznościowe, chmury, serwisy i fora. Wszystko to, do czego mamy dostęp z domu, z własnego komputera jest wystarczającym narzędziem do zrobienia lub doznania krzywdy. Dosyć szerokie spojrzenie, ale wydaje mi się, że w jednym akapicie podsumowujące to, co ta książka miała przekazać. Tak, myślę, że z grubsza tak. Moim zdaniem absolutnie tak jest. I to też starałam się przez cały czas w książce udowodnić, bo jednak te narzędzia anonimizujące, o których pisze Tor, VPN, są bardzo często postrzegane jako coś, czego używają cyberprzestępcy, głównie. I tak się zazwyczaj słyszy. Natomiast wydaje mi się, że udało mi się to odpowiednio opisać, że naprawdę, tak jak teraz przed chwilą przeczytałeś, nie potrzeba ani Tora, ani VPN-u, żeby te złe rzeczy zrobić lub ich doświadczyć. Bo tak naprawdę mówimy o narzędziu, które same z siebie nie jest ani dobre, ani złe. Złe mogą być intencje. Tak, dokładnie. To jak z widelcem. Można go użyć do zjedzenia kotleta, a można go użyć do zrobienia dziury w ręku lub nie wiem, gdziekolwiek indziej. Czyli na rozrabiać może każdy. Każdy, kto ma Facebooka, każdy, kto ma Twittera, każdy, kto wchodzi na fora internetowe. Tak, jak najbardziej. Moje pytanie do pana Andrzeja. Mówimy o bezpieczeństwie, cyberbezpieczeństwie, o tym, co w sieci się dzieje. Jak duża jest świadomość albo może nieświadomość społeczna tego, z czym mamy do czynienia, mówiąc o internecie? Czy to jest tak, że znamy tylko wierzchołek góry lodowej i wydaje się wielu, że wiemy wszystko? To znaczy świadomość ogólnie zagrożenia, rodzajów zagrożeń czy bezpieczeństwa jest niestety na niskim poziomie i to nie tylko w Polsce, ale na całym świecie. Ponieważ musimy sobie to jasno powiedzieć, że większość ataków, która ma miejsce, bazuje tak naprawdę na słabości najsłabszego elementu, czyli człowieka. Bo jeżeli mamy system cyberbezpieczeństwa, bo to jest system tak naprawdę i sam proces zapewnienia bez cyberbezpieczeństwa to jest też jest proces wielowątkowy, wielowymiarowy, to najczęściej atakowany jest człowiek, wykorzystuje po prostu ludzką, czasami to jest naiwność, pośpiech, zbyt duże zaufanie do sprzętu, do naszych partnerów tak naprawdę. I niestety ta świadomość tego zagrożenia jest na niskim poziomie, zwiększając tą świadomość, wprowadzając tak zwaną cyberhigienę, czyli takie podstawowe środki, jak bezpiecznie korzystać z internetu, jak bezpiecznie korzystać z komputera. Moglibyśmy, według tak naprawdę ekspertów z GSHQ czy NSA, czyli najbardziej znanych agencji wywiadowczych zajmujących się właśnie działaniem w cyberprzestrzeni, wykluczyć tak naprawdę 90% cyberataków. Mówimy o cyberatakach, ale tak naprawdę te zagrożenia, które mówimy, to nie tylko cyberataki, nie tylko cyberterroryści, to mamy chociażby też kwestię trollingu, które może być rozumiane na poziomie podstawowym jako forma prowokowania do agresji, do różnych działań na forach, w serwisach społecznościowych, no ale trolling też się już wpisał w politykę międzynarodową. Oczywiście, że tak. Mam tutaj na myśli głównie działania w ramach operacji informacyjnej prowadzonych przez Federację Rosyjską. Zresztą były doniesienia medialne o tym, że w Sankt Petersburgu funkcjonuje fabryka troli, tak zwana, gdzie Rosjanie tak naprawdę piszą różnego rodzaju komentarze pod artykułami na temat właśnie Rosji, czy na Twitterze, czy na Facebooku się udzielają. Zresztą placówka zajmująca się komunikacją strategiczną, placówka NATO, która zorganizowana jest na Łotwie, przeprowadziła badania na temat tak naprawdę tych troli, wyodrębniła różnego rodzaju trole bikini, czy trole, które specjalizują się w takim czy w takim działaniu, więc tak naprawdę można powiedzieć, że mamy ten taki trolling, który może być zagrożeniem dla każdego z nas, czy może być po prostu czymś, co sprawia nam jakiś kłopot,
ale może być również narzędziem walki politycznej, narzędziem walki między krajami, narzędziem wojny informacyjnej. Trolling to jest podpuszczanie kogoś, właśnie atakowanie go w internecie, pisanie złośliwych komentarzy. No i mamy osoby z pierwszych stron gazet, które mają różne portale w swoich kontach na Facebooku, Twitterze, i one oczywiście obrywają więcej, czy tak znacznie więcej niż normalny użytkownik, bo są na widelcu. Ale normalni użytkownicy mogą się z tym zepchnąć. A jakiego stopnia ich, nie? No, myślę, że tutaj jest to kwestia wyobraźni i determinacji trolla. Troll absolutnie może zrobić wszystko. Taką jedną dosyć głośną sprawę, która też znalazła się na portalach, opisywałam w książce, i jest to sprawa trollingu osób, które jeżdżą na motorach. Jeden z troli pod jakimś artykułem o śmierci jednego z motocyklistów napisał, że on w lesie rozwiesza linki pomiędzy jednym a drugim drzewem i w ten sposób ci motocykliści spadają z rowerów i tam się kaleczą, czy właśnie wręcz tracą życie. No i wielka, wielka akcja na Facebooku powstała, żeby tego człowieka dopaść, żeby tam zrobić z nim porządek i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście nic nie udało się zrobić. Ja z tym chłopakiem, bo to jest chłopak, ja z tym chłopakiem rozmawiałam. On powiedział, że on czuje się absolutnie bezkarny, bo tak naprawdę nic mu nie mogą zrobić, ponieważ on wie, że Facebook tak naprawdę nigdy nie podaje jego danych. Facebook jest firmą, która nie znajduje się w Polsce, nie podlega polskiej jurysdykcji, więc osoby, które piszą do Facebooka z prośbą o udostępnienie danych, tak naprawdę, no myślę, że mają bardzo małe szanse na to, żeby te dane dostać. Chyba że są kimś bardzo ważnym, albo mają bardzo dużo pieniędzy. No ale taki zwykły motocyklista, czy nawet grupa motocyklistów, którzy są wkurzeni, nic nie mogli wskórać. I tu dochodzimy do jednej z, wydaje mi się, ważniejszych kwestii związanych z poruszanymi tu tematami, czyli kwestia prywatności w sieci, która może być zarówno wykorzystana na czyjąś korzyść, jak ktoś wie, jak się tym posłużyć, jak działać właśnie w cyberprzestrzeni, jak i to, że nasza prywatność, prywatna każdego z nas jest zagrożona codziennie. Prywatność nasza zagrożona. Klikamy OK. Zagrożona nasza prywatność. Zgadzamy się na to, żeby serwis z nimi zrobił to, uwzględnił w tych wszystkich punktach, które przyklepujemy, no to tak, nasza prywatność jest zagrożona, a my przykładamy rękę do tego, żeby jej nie bronić. W tych wszystkich punktach, których też nie czytamy. A z drugiej strony, nawet gdybyśmy je przeczytali, to jaki mamy wybór, tak? Jeżeli chcę być na Facebooku, no to muszę zaakceptować ten regulamin, inaczej mnie po prostu nie ma. Ja mam znajomych, którzy nie są na Facebooku, natomiast mam poczucie, że z dużej jakiejś części życia takiego społecznego oni są wykluczeni przez to. To jest jakby cel. Ale to się tobie wydaje, że oni są wykluczeni. No, żeś ty weszła, to jaki to jest? Mówimy tak naprawdę. Jaki to jest sposób myślenia, że oni są wykluczeni? Głupia baba, to tyś poszła do lasu, a oni w lesie nie są i ty myślisz, że oni są wykluczeni z lasu. Nie, oni do tego lasu nie chcieli wejść. Daj im spokój. Już pomijam kwestię oceniania jej, ale związane z tym, ale durna baba. Z jednej strony związane na kwestiach technologicznych, internetowych. Spierdalać. Głupie dziady, proszę państwa. Takie coś, wiesz, chciałaby kogoś na szaro zrobić, wiesz, że to nieładnie tak w ogóle. No. Bardzo nieładnie. No. No. O, jakie informacje. Na Vimeo coś tu jest. O, proszę. Na Vimeo. Psychna. Wszystko mam na Vimeo. Mishima, poetyk, ty. Spróbuj ponownie. Maska użycia na Kyo. Mishima. Otwórz aplikację. Oj, mi się chyba Vimeo poruszyło. Proszę bardzo. Nawet... Człowiek nie pomyślał, że takie coś zainstaluje w Vimeo. Że Vimeo tu chodzi mi. No. Ojejku. Maryjo. A już tam. W 2017 zainstaluj HD. No i dobrze. Multimedia zainstaluj. No i co tam jeszcze zrobimy? No.
dobrze, ja już chcę coś znaleźć teraz. Na Vimeo, tak? No co ja znajdę na tym Vimeo? No dobra. Zanim mi to wejdzie, loading. Follow. Juko Mishima. Życia co innego znaleźć. No dobrze, jak już to ja nie chcę. Co tu? Jakie to jest wideo? Co to jest za wideo? Mamy tutaj najwyższe wieżowce w Warszawie. Akurat ten żaglowiec na Orange Love, nowy pakiet usług. No, coś nowego odkrylibyśmy dzisiaj, proszę Państwa. Co to nam tu wyszło? Wyszukaj lub wpisz. Tego co? Love, pakiet usług. Orange światłowód, telefon komórkowy, nielimitowane rozmowy, SMS, internet 3GB, to co to jest? Internet domowy, telefon domowy, nielimitowane rozmowy za granicą. Telewizja K4, kanał, chcę, żeby zadzwonili do ciebie. Ja już mam, kochana. Ja już mam to. Daruj mi. Także proszę Państwa. Był na otwarciu, którego byłyśmy. My jesteśmy w Warszawie. Co? Wszędzie byłyśmy. Co? Także Radio Conchita, proszę Państwa. Radio Conchita. A może jeszcze co innego zobaczymy? Może jeszcze co innego? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Mapy. Aha, Explore. Mhm. Radio Conchita. Radio Conchita. Także proszę być z nami, proszę Państwa, gdy nadaje nasze radio. To FM Euro. Conchita Barbie. Baby Langstrom Extra. Radio Conchita, tak jak FM Euro Conchita. Żadnej funkcji z tym związanej, to mówi się, że właśnie
nie miał wpływ i tak dalej, że tam postępowanie jego było konkretne. Tak mówi się, na tak opozycja mówi. To też jest dziwne zachowanie, prawda? Mimo wszystko, że był przewodniczącym podkomisji smoleńskiej, no ale, ale to przecież nie jest powód, żeby go w montu wylać jakieś tam, prawda, sprawę nową. Oczywiście, pan doktor Berczyński to jest naprawdę świetny specjalista, ekspert w dziedzinie lotnictwa. Znam go już kilka lat z prac w zespole smoleńskim w Sejmie. Jest to bardzo kompetentna osoba. No to niestety jakiś lapsus w czasie wywiadu powiedział. Rozdmuchano to do niebotycznych rozmiarów, a chcę podkreślić, że decyzja o tym, że trzeba zerwać kontrakt z Caracalem, że nie można podpisać umowy na dostawy z Caracalem, wypływała z Ministerstwa Rozwoju, bo to Ministerstwo Rozwoju negocjowało tą umowę offsetową. Umowę offsetową, czyli taką umowę, w której dostawca sprzętu uzbrojenia oprócz sprzętu zobowiązuje się dostarczyć określone technologie dla polskiego przemysłu zbrojeniowego. I od początku było wiadomo, bo jeszcze za czasów, kiedy Platforma rządziła, to Ministerstwo Gospodarki, które wtedy tym się zajmowało, później to przejęło Ministerstwo Rozwoju, w Ministerstwie Gospodarki mówiono mi, że Francuzi nie są w stanie zrealizować tej umowy offsetowej. Czyli to było od początku. Platforma nie dość, że fatalnie wybrała, to jeszcze chciała na minę, że tak powiem, wsadzić rząd Prawa i Sprawiedliwości. Ja obydwoma rękami podpisuję się pod tą decyzją, którą podjął Ministerstwo Rozwoju, a ogłosił minister Antoni Macierewicz, bo takie są zasady, ale to decyzja o tym pokazuje, że obecny rząd bardzo mocno pracuje na tym, żeby polski przemysł się rozwijał, w tym przemysł zbrojeniowy. Tak to wygląda. Jeszcze jedno takie może pytanie retoryczne, chociaż tak nie wiem, co pan na to, panie pośle. Ja myślę, że dużo tutaj też waży osoba pana ministra Antoniego Macierewicza. Gdyby tym ministrem był inny człowiek, to znaczy ten, który można powiedzieć mniej był aktywny, jeśli chodzi o swoją działalność, prawda, i opozycyjną, ale w ogóle też w polskim parlamencie, to byłby bardziej do przełknięcia właśnie opozycji. A tu jednak on, że tak powiem, bardzo dużo spraw poruszał jako kiedyś poseł i też jest taka wielka tutaj wrogość, taka niechęć, bym powiedział. Tak, oczywiście, to osoba właśnie pana ministra jest czymś, co ich pobudza do takich tworzenia takich hucy, do takiej hucy kolejnej, bo nie tylko przeszłość pana ministra Macierewicza ma tutaj wpływ, ale również to, co robi jako minister. On przez półtora roku pokazał, że w tych siłach zbrojnych, które oni zmarginalizowali, właściwie podjęto tyle fatalnych decyzji w 8 latach, on to odwraca bardzo szybko, powoduje, że nasze siły stają się coraz bardziej funkcjonalne, coraz lepiej wyposażone. One zaczynają wreszcie działać tak, jak oczekuje nie tylko nasze społeczeństwo, ale i również kadra i żołnierze Wojska Polskiego. I to powoduje u nich wściekłość, bo okazuje się, że jednak można te siły zbrojne zrobić na miarę naszych potrzeb, na miarę naszego bezpieczeństwa, że można usprawnić zarządzanie i dowodzenie tymi siłami zbrojnymi, że można stworzyć przemysł, że można ten przemysł ukierunkować tak, żeby on był głównym dostarczycielem uzbrojenia dla polskich sił zbrojnych, a to z korzyścią, jak wcześniej powiedziałem, dla polskich pracowników, inżynierów, ale i również dla polskiego budżetu. No, okazuje się, że można coś zrobić i to powoduje u nich, wywołuje u nich taką wściekłość, takie dążenie do odwracania kota ogonem, jak się mówi. Czyli ludzie, którzy są odpowiedzialni za podjęcie tej decyzji o wyborze Caracala, teraz zarzucają nam, że to jest nasza wina. To jest hipokryzja. Tak to wygląda. Jeszcze jedno, panie pośle, panie przewodniczący, tak myślę, no czy to jest pewnie zgodnie z prawem, to jest, no bo gdyby nie, to pewnie byłoby wszczęte postępowanie, ale zgodnie z pewnym prawem honorowym, że na przykład generał w stanie spoczynku, czy byli dowódcy, na przykład publicznie mówią w wywiadach, które są do odsłuchania, prawda, przez inne kraje,
można powiedzieć, nawet jakoś wrogo nastawiony, że na wypadek wojny w Polsce nie ma dowódcy, że nie ma sztabu generalnego, że są jakieś tam tarcia, to, no to też jest chyba nie w porządku jednak, żeby tego typu wypowiedzi od osób odpowiedzialnych z dystynkcjami, prawda, wypowiadane były. No to ze smutkiem czytam, czy słucham takich wypowiedzi, ponieważ w ogóle zasadą w państwach demokratycznych jest tak, że są dwie dziedziny państwa, które jakby nie podlegają walce, takiej bieżącej walce politycznej. To jest polityka zagraniczna i obrona narodowa. Tutaj Platforma niestety tego nie przestrzega, a przykre jest dla mnie, że również w tą polityczną wojnę przeciwko PiS-owi włączają się niektórzy oficerowie, którzy odeszli z sił zbrojnych. No to żołnierz nie powinien się angażować w politykę. Ja rozumiem walkę polityczną. Ja rozumiem żołnierza nie tylko tego w służbie, ale i również takiego, który już jest emerytowanym, czy w stanie spoczynku, który wiele lat poświęcił służbie ojczyzny, a teraz zupełnie bez sensu i naprawdę dla mnie z powodów niezrozumiałych angażuje się w działalność opozycji, totalnej opozycji, partii opozycyjnej, która dąży do osłabienia Polski i wewnątrz, i na płaszczyźnie międzynarodowej. Naprawdę nie podoba mi się to. Bardzo jestem zdegustowany tym postawą oficerów. Popatrzmy, jakie to jest ułatwienie pracy obcym wywiadom. Wystarczy, że posłuchają jakichś, prawda, wypowiedzi, wejdą sobie na strony internetowe, przeglądną gazety. Biały wywiad ma tutaj, że tak powiem, bardzo pracę ułatwioną, bo sami byli wojskowi, oceniają. No, pytanie, czy prawdziwie, oczywiście to jest chyba na pewno jest przesadzone, no ale też mówią, no pewne rzeczy, które nie powinny być publiczne. Nie, do cholery, jasne. To jest jeszcze, nawet większe paliwo dla polityków niż wywiadu, bo jestem przekonany, że wywiady zagraniczne to one się doskonale orientują o stanie sił zbrojnych i stanie naszego bezpieczeństwa państwa bez takich wypowiedzi politycznych generałów. I oni na podstawie tego, co się dzieje, jak NATO reaguje na te sytuacje, to akurat Polska odbierana jest bardzo dobrze. No, Amerykanie mówią, że Polska jest najlepszym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych, że jest jednym z najlepszych elementów, najlepszych członków sojuszu NATO w Europie. I oni akurat nam bardzo wysoko cenią. I przykre jest, że nasi generałowie próbują dyskredytować potencjał militarny Polski. No a nie mówię już o politykach. I te wypowiedzi właśnie dają to paliwo takim Timmermansom czy innym politykom, o których wypowiedziach to możemy przeczytać i usłyszeć w prasie i w telewizji. Bo o wypowiedziach, no nie powiem mocnych słów, ale naprawdę bardzo nieprzyjaznych Polsce. Także opozycja, wiemy, rozumiemy rozżalenie panów, rozumiemy, że no nie jest im lekko, ale to też niech mają umiar jednak tutaj w ocenie i w wypowiedziach. Panie Przewodniczący, dziękuję bardzo za rozmowę. Będziemy pewnie niedługo też śledzili nowe tutaj wydarzenia i fakty z tym związane z obronnością naszego państwa. Pozdrawiamy serdecznie. Dziękuję bardzo, z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem dziękuję. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Naszym gościem był pan poseł Michał Jach, przewodniczący Komisji Obrony w polskim parlamencie. Proszę już być z nami, gdzie ta radia Koncita nadaje. Radio Koncita. Dobra.
moje pytanie na początek rozmowy. Czy 6 dzień maja przejdzie do historii współczesnej jako dzień marszu w obronie wolności? Tak mówię troszeczkę oczywiście z przerostem pewnym, jeśli chodzi o ton wypowiedzi, no, ale właśnie, przygotowany jest marsz wolności, o tym wiemy. Ten dzień zaplanowany wcześniej przez opozycję, szczególnie właśnie Platformę. Mało tego, lokalne władze PO zwróciły się do dyrektorów szkół, by mobilizowali rodziców i nauczycieli do udziału w tym właśnie Marszu Wolności. Teraz by organizować wyjazdy grupowe. Mało tego, gminy, burmistrzowie, wójtowie mają darmowo wyjazdy te umożliwiać do Warszawy, żeby no, pokazać to, że mamy problemy z wolnością. Mam teraz połączenie z panem profesorem Krystyną Pawłowicz. Witamy serdecznie, panią. Szczęść Boże. Szczęść Boże. No właśnie, na ten temat już wiele mówiono, ale myślę, że te ostatnie godziny przed tym marszem są też dobre, żeby no, jakoś podsumować i niejako też może i powiedzieć ostrzec, żeby też